piłkarze Wejherowskiego Gryfa postawili przysłowiową kropkę na D. W przedostatniej kolejce sezonu pokonali u siebie GKS Bełchatów 2-1 i tym samym zapewnili sobie utrzymanie w drugiej lidze. Druga liga! Druga liga! WKS! Tak wyglądały pierwsze minuty w szatni Gryfa po zwycięstwie nad GKS Bełchatów, które dało żółto-czarnym utrzymanie w drugiej lidze. Jeżeli chodzi o piłkarzy, no chciałbym bardzo pochwalić drużynę, bo to jest końcówka meczu. Graliśmy praktycznie 13-osobowym składem i dotrwać tą drugą rundę, gdzie naprawdę trzeba chłopaków pochwalić, bo jeżeli by to była tylko druga runda, no to byśmy walczyli o pierwszą ligę, a nie utrzymanie. Które udało się Gryfitom wywalczyć w przedostatniej kolejce sezonu przed własną publicznością. Spotkanie z GKS Bełchatów lepiej rozpoczęli gospodarze. W 20 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła na głowę Łukasza Nadolskiego, a ten skierował ją na poprzeczkę. Odbitą futbolówkę przejął Grzegorz Głuczyński i wpakował ją do pustej bramki. Myśmy bardzo chcieli, żeby tutaj się dzisiaj to rozstrzygnęło na naszą korzyść, ale jak się bardzo chce, to nie zawsze to wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Bełchatów nam postawił dzisiaj bardzo trudne warunki. Zresztą było to widać na boisku, że no mecz do końca był cały czas taki, była walka. Goście odpowiedzieli bramką również po zagraniu z rzutu rożnego. Wiesława Ferę pokonał Krystian Peda. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, na 6 minut przed końcem spotkania bramkę dla gospodarzy zdobył rezerwowy Paweł Czychowski. Zrobiliśmy 3 zmiany, które okazały się bardzo takim trafnym posunięciem, bo jeden właśnie taki z naszych jokerów, można powiedzieć, no pozwolił nam na zwycięstwo. Można powiedzieć, że dużymi gdzieś momentami udawało nam się prowadzić grę. Może tych sytuacji nie było za wiele, ale boisko też i przeciwnik na to jakby nie pozwalał. Natomiast uważam, że gdzieś broniliśmy się właśnie tą piłką, aż przydarzył nam się błąd, który tak na dobrą sprawę nie powinien się przydarzyć, ale niestety tak też się stało i nie mamy z tego nawet punktu. Po 33 kolejkach Gryf plasuje się na 11 miejscu z dorobkiem 43 punktów. Gryfici sezon zakończą w najbliższą sobotę wyjazdowym meczem z błękitnymi Stargard.